Kolno znalazło się w czołówce rankingu opublikowanego w piśmie samorządu terytorialnego Wspólnota w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych. Żeby miasto mogło się rozwijać, żeby mogło funkcjonować, potrzebne są pieniążki na inwestycje, bo szczególnie miasta podlaskie, miasta powiatowe, tak jak Kolno, mają dużo zapóźnień. Nie wszędzie była kanalizacja sanitarna, nie wszędzie były tereny pod inwestycje, nie wszędzie baza szkolna była i sportowa była należycie zbudowana i należycie funkcjonowała. Na to są potrzebne pieniądze. My wykorzystaliśmy swoją szansę, my zdobyliśmy te pieniądze ze środków unijnych, z różnych programów. Dowodem tego jest fakt, iż w rankingu Wspólnoty uplasowaliśmy się na 4. miejscu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych, na 4. miejscu w całym kraju. I jest to naprawdę wyśmienite miejsce. Jesteśmy jedynym miastem z województwa podlaskiego, które znalazło się w pierwszej 50 w tym rankingu. To bardzo cieszy, to zobowiązuje również na następne lata. Oczywiście mówimy o środkach unijnych w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca. Myślę, że to ogromny sukces. Myślę zresztą, że widać to w naszym mieście, jak ono się rozwija. Oczywiście tych potrzeb jest jeszcze znacznie więcej. Czekamy na następne rozdanie środków unijnych, które ma odbyć się w roku 2014 czy w 2015. Przygotowujemy nasze budżety do tego, aby w tych latach zredukować minimalnie zadłużenie, czyli aby tego zadłużenia prawie nie było, bo oczywiście pieniążki na wkład własny zawsze są potrzebne. Myślę, że miasto Kolno może być przykładem dla innych miast, jak należy gospodarować, bo to nie są łatwe wybory, to nie są łatwe zadania, te środki jest niełatwo pozyskać, a jeszcze trudniej dokonać rozliczenia i zrealizować te projekty, bo przeszkód jest naprawdę bardzo wiele, przepisy unijne są bardzo skomplikowane, interpretacje wychodzą nieraz po zakończeniu projektu, co dodatkowo utrudnia realizację tych projektów. My jakoś na razie dajemy sobie radę, z czego się niezmiernie cieszę. Myślę, że stworzyliśmy bardzo pracowity i efektywny zespół w naszym urzędzie. Mówię tu zarówno o Wydziale Rozwoju Gospodarczego, jak i Wydziale Finansowym, który w głównej mierze obsługuje nasze unijne projekty. Kolno w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca znalazło się w czołówce polskich miast. W tej dziedzinie wyprzedziło m.in. Puławy, Pisz i Ełk.